Migracja serwisu na serwer z reguły współdzielony może być zamknięta w czterech krokach. Po pierwsze, jest to instalacja WordPressa na docelowym serwerze. Następnie mamy kopiowanie i nadpisywanie plików. Przechodzimy do eksportowania bazy danych. Opcjonalnie zmieniamy nazwę domeny. I czwarty krok to importowanie bazy danych. W przypadku pierwszego kroku, na pewno musimy wykupić usługę serwera współdzielonego oraz domenę. Warto również zapoznać się z panelem admina oraz dowiedzieć się, w jaki sposób tworzyć bazę danych z wykorzystaniem phpMyAdmin oraz w jaki sposób dostać się do plików, które rezydują na serwerze z wykorzystaniem klienta FTP. Ja oczywiście w tym kursie pokażę wszystkie te elementy, mianowicie panel admina, to w jaki sposób możemy utworzyć bazę danych z wykorzystaniem phpMyAdmin oraz w jaki sposób dostać się do plików na serwerze za pomocą klienta FTP. I w ten sposób przechodzimy do drugiego punktu, mianowicie. Po tym, jak już dostaniemy się do panelu admina i zainstalujemy świeżą wersję WordPressa, my musimy nadpisać jego pliki. Oczywiście te pliki, które są kluczowe, i do tego celu wykorzystamy właśnie klienta FTP. A jakie pliki i katalogi będziemy nadpisywać? O tym oczywiście, żeby mówił w tym module. A następny krok to eksportowanie bazy danych, opcjonalnie zmiana nazwy domeny. Nazwa domeny figuruje w bazie danych i w zależności od naszej konfiguracji na komputerze lokalnym. Być może będziemy musieli zmienić nazwę domeny. Jednakże o tym dokładnie będę jeszcze mówił w tym module. Po tym, jak już wyeksportujemy bazę danych, przechodzimy do naszego panelu admina na serwerze współdzielonym i importujemy bazę danych. Jeżeli strona działa, to właściwie po migracji. No dobrze, ten schemat zakłada, że my zainstalowaliśmy, skonfigurowaliśmy oraz wypełniliśmy treścią WordPressa bezpośrednio na komputerze osobistym z wykorzystaniem oprogramowania, które symuluje pracę serwera. A my następnie całą tą naszą zawartość przenosimy na serwer współdzielony. I teraz tak, w zależności od tego, jak skonfigurujemy takie oprogramowanie, które symuluje pracę serwera, możemy przykładowo zmieniać nazwę domeny bądź nie. Jeżeli przykładowo również wykorzystamy różnego typu pluginy, możemy ten proces troszeczkę skrócić. Także jest to dosyć ogólny schemat, a ja również w tym szkoleniu pokażę pewne alternatywne działania, które możemy podjąć. Oprócz tego schematu istnieją również inne sposoby na postawienie serwisów oparciu o WordPressa a następnie jego przeniesienie na serwer docelowy. Ale w tym kursie chciałem pokazać jak najbardziej klasyczną metodę, a do innych przejdziemy prawdopodobnie w przyszłych kursach, a tymczasem zapraszam do kolejnej lekcji.